Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami materiał z gry, na którą raczej czekało dość sporo osób na kanale. Nieźle oceniany Wolfenstein oraz samodzielny The New Order doczekał się części drugiej, kolejnej odsłony przygód jednej z chyba bardziej klasycznych, można też powiedzieć, że kultowych, postaci branży gier, BJ Blazkowica. Jednak mimo dobrych ocen poprzednich części, dwójka po premierze zaliczyła delikatny poślizg, tylko mieszane oceny na Steamie tuż po premierze. Dlaczego? Zobaczymy w Brodatych wrażenie o recenzjach, co w tej produkcji siedzi, oczywiście w subiektywnej formie, czyli tego, co mi, jako graczowi, podobało się albo się nie podobało. Postaram się wam tutaj zmieszać różne momenty z gry, bez większych spoilerów fabularnych, jeżeli ktoś bardzo dużą wagę przykłada do fabuły tej gry, czy całej już serii. Gra rozpoczyna się świetną muzyką i też klasyczną dla gier Wolfenstein formą stopnia trudności, gdzie twarz Blazkowica zamienia się w zależności od tego, jaki tryb wybierzemy. Jeżeli wybierzemy bardzo łatwy, to mamy takiego słodziutkiego dzieciaczka, czy mogę zagrać tato, a jeżeli wybierzemy bardzo trudny, no to twarz wygląda tak na mega kozaka. Ale nie tylko. Początek to też paruminutowy pocięty film z poprzedniej części, pokazujący nam najważniejsze momenty, postacie i wydarzenia, w tym ten, który zapadł mi w sumie w sercu chyba najbardziej. Szpital i postać Anny. I oczywiście polskie dialogi, polskie elementy w tej produkcji, czy już w końcu całej serii. Pierwsze około 10 minut to prześwity pamięci pomiędzy dzieciństwem, przeszłością i tym, co działo się w podstawce czy w jedynce, jednak mimo wszystko bardzo mocno. Warto pograć w poprzednie części. Jeżeli ktoś z was nie miał do czynienia z Wolfensteinem, teraz słyszycie o Wolfenstein 2, no to wydaje mi się, że jednak warto sobie kupić te za dosłownie grosze poprzednie części. Za 15-20 zł można mieć dwie poprzednie i do niektórych postaci po prostu nie będziemy czuć przywiązania, jeżeli nie graliśmy w poprzednie, kiedy w dwójce te przywiązanie powinniśmy czuć, żeby wiedzieć mniej więcej, o co chodzi jednak w tej fabule. Część osób w dyskusjach na Steamie pisała, że mieli blokadę na 60 klatek w samej już grze, nie w menu głównym, po prostu grając, nawet posiadając potężny sprzęt. Jednak jedni mieli, inni nie mieli. Ja trafiłem do tej pierwszej grupy, ale udało mi się zdjąć tą blokadę tym samym sposobem, co w poprzednich Wolfach. Oficjalną cenę gry macie teraz na ekranie na scence. Steam, jak zwykle, przykra sprawa, 60 euro. Ponoć mamy mieć pod koniec roku chyba Steama w złotówkach, tak gdzieś słyszałem. A na G2 typowo ceny pudełko i lokalne od około 31-32 euro. Warto od razu wspomnieć, że już zapowiedziany jest też Season Pass, gdzie znajdziemy trzy osobne mini kampanie, ale najważniejsza jest podstawka tej gry. Również macie ten tytuł nagrany na materiale na maksymalnych możliwych ustawieniach na rozdzielczości 2K w 60 klatkach, kiedy ja sobie grałem w 144, bo tak ta gra potrafiła nawet tyle wyciągnąć. Kiedy to przebelujemy, czyli tego niby loka, który jest, czasami go nie ma, wracamy do świetności. Chyba nie muszę opisywać naprawdę bardzo ciekawego uniwersum tej gry. Niemcy wygrali wojnę. Akcja toczy się długo po niej, powstaje ruch oporu w Stanach Zjednoczonych, a świat ma sporo naleciałości futurystycznych i takich typowych dla tego, co Niemcy mieli pod koniec II wojny światowej, czyli świra na punkcie wielkości, potężności, maszynerii i tak dalej. Pierwszy Wolf starał się przywrócić klasyczną strzelankę do dzisiejszych czasów, czyli liczyła się dynamika, łapanie apteczek i pancerza, coś czego wiele dzisiejszych FPS-ów już nie posiada, a właśnie Wolf starał się to przywrócić i tak jest tutaj w drugiej części, jednak na tym jest delikatna rysa w mojej ocenie. Postać ma takiego headbuba we wszystkie strony, czyli efekt telepania się głowy na boki, do góry, na dół i tak dalej, że jest to po prostu nieprzyjemne, a opcji wyłączenia na razie nie znalazłem, chociaż gdzieś w opisie załączę wam linka do tematu na Steamie, gdzie ludzie starają się to wyłączyć różnymi modyfikacjami po prostu tego silnika gry. Tym bardziej jak biegamy, ten headbub, czyli latanie naszej głowy, gdybym miał pranie, to wrzuciłbym Blazkowiczowi do jego plecaka, na pewno bardzo ładnie by się to wszystko wyprało, tak telepiąc na boki. Mimo to, gra zaskakuje swoją płynnością. Ogarnąłem ją nie tylko na głównym sprzęcie, ale też na i7-ce 4770K i 960 pod klapą. Stabilne 60 klatek na Full HD na wysokich jak żyleta. I 5 3550K oraz 770K w wersji 4-gigowej. Też całkiem spoko, średnio wysokie, też stabilnie jak żyleta. Ogółem jestem bardzo zaskoczony tym, jakie gra ma wymagania w stosunku do tego, jak działa, i te minimalne niby 770 na Steamie podana, to trochę w mojej ocenie zawyżona sprawa. Pierwsze kilka chwil z grą lekko zaskakuje. Poruszamy się na
wózku inwalidzkim, dopiero z czasem otrzymując dostęp do kombinezona dającego nam potężne możliwości i kilkukrotnie we wstawkach filmowych nawet zauważymy jego możliwości. Kiedy mamy dostać strzała w skroń, tak, a kombinezon wytwarza nagle płytowany hełm w odpowiednim momencie, no jest to fajna sprawa. Przygodę rozpoczniemy na pokładzie ogromnej niemieckiej łodzi podwodnej, znanej z poprzednich części, która w sporej mierze jest lokacją teraz otwartą. I to jest całkiem fajne, możemy posłuchać, co inne postacie mają do powiedzenia, jakie mają dyskusje, dialogi, poszukać nie tylko w niej znajdziek fabularnych, ale też innych rzeczy, na przykład tam strzelnicy. I muszę przyznać, że graficznie jest to bardzo miłe dla oka, podobnie jak i ogólnie większość lokacji wygląda tutaj bardzo ładnie i powiedziałbym, że nawet delikatnie ładniej od poprzednich części. Może się też trochę czepiam, ale jak mający chyba kilkadziesiąt metrów wysokości, tak, kilkadziesiąt metrów wysokości, ubot niemiecki z przyszłości zmieścił się na naszym płytkim Bałtyku. No chyba, że Niemcy pogłębili go po wojnie jakieś 300 metrów jakąś bombą atomową albo cholera wie czym. Ale dobra, czepiam się trochę za mocno. Nasz ubot jest tak wielki, że mimo zrobienia w nim bazy ruchu oporu, gromada niemiaszków zrobiła w niej swój własny ruch oporu i przeżyła jeszcze kilka miesięcy. Przyjdzie nam z nimi walczyć. No naprawdę duże bydlo, zgodne też z uniwersum tej gry, gdzie wszystko jest ogromne. I niemieckie. Jeżeli chodzi o mechanikę gry, jest taka sama jak w poprzednich częściach, to dobrze, bo to właśnie w Wolfenstein było bardzo przyjemne. Pod tym względem każdy sięgający po dwójkę, czy to po przejściu poprzednich części, czy też nie, powinien być, no, zadowolony. Ale miałem ogromną ilość problemów technicznych z tą grą po premierze, począwszy od message type not defined, jakieś napisy, bo, no, nie wiadomo, po prostu nie dało się tego kliknąć, tak? Gra po prostu była zacięta, trzeba było ją przeinstalować. Również złe skalowanie interfejsu, czyli nakładanie się tekstu jeden na drugi, pobłędną czułość myszy w pionie i poziomie, mimo tych samych ustawień. Problemy te zostały zweryfikowane przez twórców w dyskusjach na Steamie. Szkoda tylko, że... No właśnie w ogóle takie błędy pojawiają się po premierze i jest ich tak dużo. Co gorsza, fiksy zmuszały nas do tego, żeby zrobić twardego restarta gry, czyli utracić postęp i trzeba było zaczynać od początku. Jak to się mówi, no po prostu zdarzały się bardzo często uszkodzone save'y. Samo użeranie się z problemami technicznymi, no zajęło mi 30% przygody z drugim Wolfensteinem. W grze spędziłem ponad 10 godzin, z czego 3-4 spędziłem odpalając grę drugi raz od początku, bo za każdym razem miałem uszkodzonego save'a. Za trzecim razem przysiadłem i nie wyłączałem kompa, zaliczając po prostu grę w ciągu 6-7 godzin. I ktoś powie, ale stary, ale mi chodziło dobrze, nie miałem problemów. To spoko, stary, gratuluję, bez żadnego sarkazmu w głosie czy coś. Oceny na Steamie i dyskusje forumowe świadczą, że osób sfrustrowanych technicznymi sprawami po premierze Wolfenstein 2 nie było mało, więc nie jestem tutaj odosobniony. Heheszków technicznych jest też trochę więcej, moment uzbrojenia na przykład bomby, no ale nie będę wam spoilerować, tak? Mamy na plecach 40 przeciwników i mamy załadować bombę. Ładujemy się, wciskamy E, scenka jak uzbrajamy tą bombę przez pół minuty, pyk i przeciwników nie ma. Odpala się po prostu inny skrypt misji. Takich sytuacji jest kilka w grze, gdzie można przez przeciwników po prostu przebiec i odpalić inny skrypt, powodujący ich zniknięcie i załadowanie się innej sekwencji mapy, planszy, tak, gdzie tych przeciwników już nie ma. Ale... naprawdę, bardzo mocno zadowala stopień trudności tej gry. To jest tak bardzo przyjemne, że aż po prostu... cudowne. Bardzo mocno czuć różnicę pomiędzy największym i najmniejszym stopniem trudności, a ten środkowy jest bardzo idealny i trzeba naprawdę wtedy uważać. Giniemy dość często, ale nie jest to w taki irytujący sposób zrobione. Silniejsi przeciwnicy stanowią spore wyzwanie i mogą nas porobić, więc naprawdę stopień trudności tej gry jest jej ogromną zaletą. Jest bardzo przyjemny, satysfakcjonujący, pokazujący nam, że coś zrobiliśmy źle, że gdzieś schrzaniliśmy i jest to idealnie zbalansowanie wymagające. Ale niestety trudność gry leży w obrażeniach, jakie zadają nam przeciwnicy, a nie w ich inteligencji. Trafiony przeciwnik uwielbia wyskakiwać za przeszkody, jakby był małą dziewczynką, która zobaczyła szczura. Czasami przeciwnicy nie reagują, jak stoimy tuż obok nich, a wiele lokacji w grze zaliczyłem
bijąc wszystkich z bara, od jednego do drugiego. Na tle jednak rozpierduchy, nie oczekujmy tutaj inteligencji przeciwników, a właśnie strzelania się, i to jest bardzo dobrze w drugim Wolfenstein zrobione. Design lokacji jest również czymś mocno kontrastowym, czyli bardzo dobrym, a po części troszkę złym. Oprawa graficzna i styl wykonania tej gry jest naprawdę mega fajnie zrobiony, ale w mojej ocenie zbyt mocno zbito wszystko do kilku formatów lokacji, ograniczając to, co jest najciekawsze, do zaledwie 30-40 minut gry łącznie, tej rzeczy poza strzelaniem, tak? Jest to bardzo mocno ograniczone. Graficznie i pod względem warstwowości lokacji, czyli tego, że jest cała masa przejść, jakichś tuneli, znajdziek, tego typu rzeczy, że lokacje można przechodzić na parę sposobów, to jest naprawdę super. Gorzej pod względem utrzymania tego fabularnej całości. Za dużo latamy po zbyt różnych miejscach, za mało tych momentów, kiedy nie musimy strzelać, a jesteśmy w Stanach Zjednoczonych podbitych przez trzecią rzeczę, i chcielibyśmy zobaczyć, jak ten świat wygląda. Tego jest troszeczkę mniej tutaj w tym Wolfensteinie i trochę za mało. Niby Wolf to po prostu zawsze była strzelanka, prawda? Ale skoro tak mocno zadbano o dialogi Blaskowica, opisujące uniwersum, jego zależności pomiędzy innymi postaciami, to parę elementów można by tutaj podkręcić odnośnie uniwersum i podziwiania, czy zwiedzania, powiedziałbym, troszeczkę tego, jak ten świat został zbudowany. Oczywiście nie pomniejszając tutaj tej samej rozpierduchy, no... Wydaje mi się, że jednak mogłoby być to troszeczkę bardziej rozbudowane pod względem lokacji, w których nie jesteśmy zmuszeni do strzelania, a do przekradania się. Oczywiście możemy się tutaj przekradać, nawet jest cały system oparty o to, że przeciwnicy wstrzymają alarm, jeżeli zabijemy jakby dowódcę, czy powiedzmy oficera, który znajduje się w danej lokacji, no to wtedy jest troszeczkę łatwiej, ale oficera jest znaleźć trochę trudniej. Finalnie, no kurde, powiem szczerze, że tak. Zatkało mnie trochę, bo z jednej strony gra jest świetna. Wolfenstein 2 sra dosłownie robi kupę na to wszystkie, na te wszystkie poprawności polityczne, na brak swastyk w Call of Duty, bo to przecież obraża te swastyki i tak dalej. Tutaj naprawdę swastyk jest tak dużo na każdym kroku, że można by sobie nimi wytapetować pokój, jak ktoś lubi. I to jest fajne, że gra jest wulgarna, jest pod wieloma względami kontrowersyjna, łamiąca jakieś zasady, jakieś poprawności, jakieś tego typu rzeczy. Brutalność jest na każdym kroku podkreślana, powodująca czasami dziwne wyrazy twarzy, jak coś jest tak brutalnie zrobione, żebyśmy nawet tego nie przewidzieli. Rasizm, antysemityzm, jakieś tego typu sprawy, zabijanie zwierząt już na samym początku gry. Gra nie bawi się w żadne poprawności, chociaż trzeba przyznać, że robienie z białych idiotów i wciskanie czarnych walczących o równiejsze prawa od wszystkich białych, no musiało się znaleźć nawet w tej grze. Mamy taką jedną postać, która wywołała takie kontrowersje w dyskusjach na Steamie, że bania mała. Zawsze znajdzie się czarna kobieta, która czuje się dyskryminowana samym faktem w ogóle istnienia białych ludzi. Niektórzy ciepiają się też o to, że tylko amerykański ruch oporu tutaj istnieje i tylko on walczy o wolność, tylko on zwycięża. Zero słów o tym, co się dzieje w Europie. Antagoniści, również powracający, którym chciałoby się przez monitor spuścić w pierdziel, też tutaj są. Wstawki fabularne, postacie, klimat, całe uniwersum i praktycznie wszystko. Pod tym względem wygląda świetnie i działa tak jak w poprzednich częściach. Lokacje w podbitych Stanach Zjednoczonych i zrównane z ziemią tereny od dziesięcioleci pozostawione same sobie, gdzie znajdujemy zwłoki, które leżą tam od kilkudziesięciu lat. To wszystko jest fajne. Tak jakby twórca odpowiadający za Wolfenstein 2 pod względem fabuły i lokacji schlał się bardzo mocno, lekko z procentami na jakiejś wizji, stworzył arcydzieło. Bo gra ma taki trans wręcz bym powiedział, fabularny. A potem ten cały twórca gdzieś zasnął podchmielony i oślinił nieco swoje arcydzieło. Patch popremierowy, mający poprawiać problemy, wygenerował więcej problemów niż było wcześniej. Podjaranie tym światem i grą troszeczkę ze mnie zeszło, jakby troszeczkę spuścić powietrze z balonika. Nie do końca, ale trochę, kiedy musiałem przechodzić 30% gry trzeci raz, bo miałem pouszkadzane save'y. Ale te 70%, które zostało... Moi drodzy, miodzio. Naprawdę, miodzio. Nawet lepsze od poprzednich części w niektórych aspektach. Przede wszystkim design lokacji, lekko bardziej otwarte, są lekko bardziej warstwowe, z większą ilością przejść, znajdziek, tak dalej. Jak mówiłem, lokacje lepsze od poprzednich części pod tym względem, powiedzmy, stworzenia ich designu, tak? Niestety fabularnie ta część jest dużo gorsza od poprzednich. Przede wszystkim antagonistów i przeciwników przedstawiono w mojej ocenie w formie szaleńców, psychopatów, albo powiedziałbym nawet fight-upu.
Niemców, w sumie wszystkich Niemców, tak tu się zaczęło przedstawiać w tej części, w odwrotności do poprzedniej. W poprzednich częściach Wolfensteina mieliśmy twardych, pewnych siebie antagonistów, których strach się było bać. Taki był tam budowany, można powiedzieć, że respekt do fabularnego głównego przeciwnika. Tutaj jest to po prostu śmieszne, a rola antagonistów została bardzo zminimalizowana. Sam wątek główny również. Dwójka zdaje się być ładne kilka godzin krótsza od poprzednich części i dla mnie jest to część słabsza od poprzednich, ale po poprawkach wciąż jest to dobra gra. Jednak dopiero po czasie, kiedy te rzeczy zostaną poprawione. Dlatego moja ostateczna ocena jest, no, niestety delikatnie taka, że przyłączam się trochę do ocen maksymalnie w większości pozytywnych na Steamie w okolicy premiery. Otrzymaliśmy grę maksymalnie dobrą, ale koszmarnie źle działającą w dniu wydania dla bardzo dużej ilości graczy. Również ładniejszą od poprzednich części i ich złożoności, tak? Ta gra jest bardziej, powiedziałbym, pod względem lokacji złożona, ale jest krótsza. Fabularnie jest też dużo płytsza. Od siebie zatem pozostawię na koniec kolorek miniaturki lekko powyżej standardowej dla tego tytułu. Drugi Wolfenstein wart jest zakupu. Jeżeli naprawdę byliście zakochani w jedynce i w powiedzmy, kolejnym dodatku, to praktycznie to samo, tylko oczywiście w formie kontynuacji. Na koniec materiału tradycyjnie możecie wpaść na inne filmy wrzucone na ten kanał po prawej stronie ekranu. U góry jest najnowszy, pod nim inny sugerowany przez YouTube'a. Jeżeli myślisz, że subiektywne, nigdy sponsorowane wrażenia opisujące dobre i słabe strony pokazywanych produkcji to coś fajnego, po lewej masz opcję pozostawienia subskrypcji tego bajzlu. Swoje wrażenia zawsze też możesz opisać w komentarzach. I to chyba wszystko na ten temat. Tyle.